Dziennik ustaw 1974 rok, numer 24, pozycja 141. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy. Preambuła uchylona. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich. Punkt pierwszy. Dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 roku w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy. Druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 8 dyrektywy 80/1107/EWG. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, czyli WE, L263 z 24 września 1983 roku z późniejszymi zmianami. Punkt drugi. Dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 roku w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L137 z 24 maja 1986 roku. Punkt trzeci. Dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dziennik Urzędowy WEL 183 z 29 czerwca 1989 roku. Punkt czwarty. Dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik Urzędowy WEL 393 z 30 grudnia 1989 roku. Punkt 5. Dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik Urzędowy WEL 393 z 30 grudnia 1989 roku z późniejszymi zmianami. Punkt 6. Dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 roku w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej. Trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik Urzędowy WEL 393 z 30 grudnia 1989 roku. Punkt 7. Dyrektywy 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników. Czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik Urzędowy WEL
156 z 21 czerwca 1990. Punkt 8. Dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 roku w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 156 z 21 czerwca 1990 roku. Punkt 9. Dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 roku w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy. Szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 196 z 26 lipca 1990 roku z późniejszymi zmianami. Punkt 10. Dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 roku w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy. Dziennik urzędowy WEL 177 z 5 lipca 1991 roku. Punkt 11. Dyrektywy 91/383/EWG z dnia 29 czerwca 1991 roku uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy. Dziennik urzędowy WEL 206 z 29 lipca 1991. Punkt 12. Dyrektywy 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 roku w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Dziennik urzędowy WEL 288 z 8 lipca 1992 roku. Punkt 13. Dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 roku w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów. Ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 245 z 26 sierpnia 1992. Punkt 14. Dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 roku. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i lub zdrowia w miejscu pracy. Dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 245 z 26 sierpnia 1992 roku. Punkt 15. Dyrektywy 15. Dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. Dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 348
z 28 listopada 1992. Punkt 16. Dyrektywy 93 łamane na 104 łamane na WE z dnia 23 listopada 1993 roku dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dziennik urzędowy WE L307 z 13 grudnia 1993 roku. Punkt 17. Dyrektywy 94 łamane na 33 łamane na WE z dnia 22 czerwca 1994 roku w sprawie ochrony pracy osób młodych. Dziennik urzędowy WE L216 z 20 sierpnia 1994 roku. Punkt 18. Dyrektywy 96 łamane na 34. Punkt 18. Dyrektywy 96 łamane na 34 łamane na WE z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców. UNICE. UNIC. Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych. CEEP oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych. ETUC, ETUC. Dziennik urzędowy WEL 145 z 19 czerwca 1996. Punkt 19. Uchylony. Punkt 20. Dyrektywy 97 łamane na 80 łamane na WE z dnia 15 grudnia 1997 roku dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć. Dziennik urzędowy WE L 14 z 20 stycznia 1998. Punkt 21. Dyrektywy 98 łamane na 24 łamane na WE z dnia 7 kwietnia 1998 roku w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 14. Dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89 łamane na 391 łamane na EWG. Dziennik urzędowy WE L 131 z 5 maja 1998. Punkt 22. Dyrektywy 99 łamane na 70 łamane na WE z dnia 28 czerwca 1999 roku dotyczącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców UNICE, UNIC. Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych CEEP oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych ETUC. Dziennik urzędowy WEL 175 z 10 lipca 1999. Punkt 23. Dyrektywy 199 łamane na 92 łamane na WE z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 15. Dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89 łamane na 391 łamane na EWG. Dziennik urzędowy WE L 23 z 28 stycznia 2000 roku. Punkt 24. Dyrektywy 2000 łamane na 34 łamane na WE z dnia 22 czerwca 2000 roku zmieniającej dyrektywę 93 łamane na 104 łamane na WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej dyrektywy. Dziennik urzędowy WEL 195 z 1 sierpnia 2000 roku. Punkt 25. Dyrektywy 2000 łamane na 39 łamane na WE z dnia 8 czerwca 2000 roku ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98 łamane na 24 łamane na WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.
Dziennik urzędowy WEL 142 z 16 czerwca 2000 roku. Punkt 26. Dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Dziennik urzędowy WEL 180 z 19 lipca 2000 roku. Dyrektywy 27. Przepraszam, punkt 27. Dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 roku w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. Siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 262 z 17 października 2000 roku. Punkt 28. Dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Dziennik urzędowy WEL 303 z 2 grudnia 2000 roku. Punkt 29. Dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi, wibracji. 16. Dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 177 z 6 lipca 2002. Punkt 30. Dyrektywy 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi, hałasem. 17. Dyrektywa szczegółowa w rozumieniu artykułu 16 ustęp 1 dyrektywy 89/391/EWG. Dziennik urzędowy WEL 42 z 15 lutego 2003. Punkt 31. Dyrektywy 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Business Europe, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE. Dziennik urzędowy UEL 68 z 18 marca 2010, strona 13. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wydanie specjalne.